Dzień dobry, Paweł Ciołkosz. W spektaklu Karnawał, czyli Pierwsza żona Adama, gram postać asystent. Dzień dobry, Szymon Kuśmider. W tymże samym spektaklu gram rolę impresaria. Uwaga, uwaga, proszę Państwa! W związku z tym, że pan impresario jest odrobinę niedysponowany, chciałbym poinformować, że za kilka minut nastanie północ! W związku z tym, bardzo proszę przygotować się do składania życzeń własnych oraz przyjmowania życzeń cudzych! Myślę, że trudno określić bardzo precyzyjnie, kim jest impresario w przedstawieniu. Pojawia się razem z asystentem na samym początku i wydaje się, że wiedzie publiczność poprzez całą intrygę napisaną przez Mrożka. Jednakże jest zarówno tym, który jest buforem pomiędzy postaciami dramatu a publicznością, jak i osobą, która bezpośrednio bierze udział w całej intrydze dramatu. Staram się traktować przebieg tej roli, tej postaci jako swego rodzaju proces przejmowania władzy albo naukę przejmowania władzy, jako swego rodzaju pięcie się po szczeblach do wyznaczonego celu. Niewykluczone, że właśnie za moment asystent zajmie miejsce impresaria. A impresario jako twórca, powiedzmy w cudzysłowie, teatru, usiłuje z niczego coś ulepić, niestety po drodze zakochuje się i można powiedzieć w gruzach legnie to, co sobie zaplanował. Choć ta teatralizacja Mrożka dorobku kultury europejskiej, dorobku artystycznego jest w tym przedstawieniu bardzo zagmatwana, co będzie chyba ciekawe w odbiorze dla widza, poszukanie kluczy zarówno kulturowych, jak i etycznych i moralnych. Serdecznie zapraszamy na premierę, prapremierę światową Karnawału Sławomira Mrożka w dniu 15 czerwca 2013 roku. W reżyserii Jarosława Gajewskiego serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.